Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś znów porozmawiamy sobie o kwasach. Ale słuchajcie, od jakiegoś czasu prosicie mnie o to, żebym nagrała dla was taki film, w którym pokazuję wam, opowiadam wam, polecam wam kosmetyki z drogerii. Z drogerii Rossmann, Superfarm i Hebe. I pomyślałam sobie, że rzeczywiście jest to w sumie fajny pomysł, ale tego typu filmów jest bardzo dużo na YouTubie. I stwierdziłam, że zrobię coś innego. Mam nadzieję, że was troszeczkę zainteresuje ten temat. A mianowicie, przerabiamy przecież kwasy. No to w takim razie możemy przejrzeć ofertę w tych drogeriach właśnie pod względem kosmetyków zawierających kwasy. I wybrałam się do Hebe, do Rossmanna, do Superfarm w ostatnim czasie. Przejrzałam to, co mają na półkach. Wszystko sobie, słuchajcie, spisałam. Dodatkowo też, przygotowując się do tego filmu, przejrzałam ofertę internetową w sklepach internetowych tych drogerii. I stąd też dzisiejszy film. Zapraszam was bardzo serdecznie na przegląd kosmetyków z kwasami z drogerii Superfarm, Hebe i Rossmann. Zanim jeszcze zacznę opowiadać wam o tych wszystkich kosmetykach, a uwierzcie mi, jest ich trochę, to muszę tutaj zaznaczyć, że część z tych kosmetyków znam, część z tych kosmetyków nie znam, ale testuję, część to również nowości. Wybrałam te kosmetyki pod względem składów, bo uważam, że są bardzo ciekawe, ale też, co jest ważne, są to kosmetyki, które dostaniecie w cenie do 100 zł, czyli nie zapłacicie za nie więcej niż 100 zł, przynajmniej tak wynika z oferty owych drogerii, ale za to mam nadzieję, że was zainteresują i każdy z was coś dla siebie znajdzie. No to zacznijmy może od Hebe. Jak wiecie, w ofercie Hebe znajdują się nie tylko kosmetyki takie drogeryjne, tańsze, ale mamy również kosmetyki azjatyckie, kosmetyki naturalne, mamy również półkę profesjonalną. I wśród tych wszystkich kosmetyków, pierwszy, który rzucił mi się w oczy, było to serum marki Basic Lab. Jak wiecie, ja bardzo lubię tę markę, na moim kanale jest również film dotyczący samej marki, a serum, które znalazłam z kwasem, to serum z witaminą C10% oraz kwasem ferulowym i w składzie, uwaga, dodatkowo znajdziemy jeszcze witaminę E, pantenol czy kwas hialuronowy. To jest serum, które będzie dobre dla cery naczynkowej, suchej, normalnej, mieszanej i dojrzałej. No i w związku z tym, że mamy tutaj kwas ferulowy, czyli będziemy mieć działanie antyoksydacyjne. Mamy również 10% witaminę C, czyli znowu mamy działanie antyoksydacyjne, ale dodatkowo też rozjaśnienie, podziałamy na lekkie przebarwienia, rozświetlenie na skórze, wzmocnimy naczynia krwionośne, wygładzimy tę naszą skórę, podziałamy też lekko nawilżająco. Także widzicie, bardzo fajny preparat. Kolejny. I tutaj pojawia się marka Revox. Słuchajcie, Revox Peeling 2% kwas salicylowy. Skład tego preparatu jest naprawdę bardzo prosty. Dodatkowo to, co jest ważne, to marka Revox też ma w ofercie inne produkty i oczywiście w opisie, w liście znajdziecie kolejny taki ciekawy kosmetyk. Ale wracając do tego peelingu, który zauważyłam, że właśnie był dostępny stacjonarnie, peeling 2%, kwas salicylowy, skóra mieszana, normalna i tłusta. No i tutaj znowu uzyskamy złuszczenie martwych komórek na skórka, wygładzenie, podziałamy na pory skórne, na jakieś zmiany trądzikowe. Naprawdę bardzo fajny preparat w niskiej cenie. Trzeci kosmetyk, który dostaniemy w Hebe stacjonarnie, jest to Bielenda. I słuchajcie, jest to tonik. Ostatnio też na moim kanale pojawił się film, w którym opowiadałam wam o top 5 właśnie takich toników, płynów złuszczających. No i tutaj wyskakuje nam Bielenda. Co takiego tutaj mamy w składzie tego toniku? Kwas migdałowy, niacynamid, pantenol, kwas mlekowy, alantoina, olej z kwiatów, pomarańczy. Także widzicie, skład przedstawia się całkiem fajnie i dużo też substancji aktywnych. Dla kogo? Będzie on dobry dla skóry normalnej, mieszanej, suchej, naczynkowej, dojrzałej i tłustej. No i przy działaniu tych kwasów, które mamy zawarte właśnie w tym toniku, mamy działanie takie odświeżające, rozjaśniające, oczywiście też lekko złuszczające. Następny preparat, który chcę wam dzisiaj przedstawić, dostępny również w Hebe w ofercie stacjonarnej, jest to marka Only Bio. I tutaj również tonik.
O ile dobrze się orientuję, ten tonik marki Only Bio jest to nowość, a jak wiecie, jest to marka produkująca kosmetyki naturalne. Co takiego mamy w składzie tego toniku? I tutaj znajdzie wodę pomarańczową, glicerynę, kwas cytrynowy, kwas winowy, kwas mlekowy, ekstrakt z klonu czy olejek cytrynowy. No i to będzie taki preparat, który będzie dobry dla każdego typu skóry, właśnie ze względu na połączenie tych wszystkich kwasów, ale też on da nam takie rozświetlenie, rozjaśnienie, podziałamy na przebarwienia, lekkie przebarwienia na naszej skórze, wyrównamy nim koloryt. Oczywiście dojdzie też do delikatnego złuszczenia martwych komórek naskórka, też lepszego oczyszczenia porów. I na zakończenie, jeśli chodzi o HB, dwa preparaty i będzie to marka Bandy, którą jak wiecie bardzo dobrze znam i też polecam, ale będą to dwa preparaty, które są w stałej ofercie marki Bandy, już pojawiają się od wielu, wielu lat, no i oczywiście znajdziecie je na tej półce w HB bardziej, powiedziałabym, tej profesjonalnej. Pierwszy preparat będzie to krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami. W składzie tego kremu mamy kwas migdałowy, emolienty, glukonolakton czy kwas laktobionowy. I to jest taki krem, który będzie dobry dla każdego typu skóry, ze względu właśnie na połączenie kwasu migdałowego, który będzie działał delikatnie złuszczająco na skórę, na martwe komórki naskórka, ale też z połączeniem kwasów PHA, czyli będziemy też działać nawilżająco, łagodząco. To jest moim zdaniem taka fajna kuracja, którą może przeprowadzić tak naprawdę każdy, czyli skóra normalna, mieszana, tłusta, skóra dojrzała, skóra naczynkowa, chociaż uważam, że ten preparat najfajniej sprawdzi się właśnie w przypadku skór suchych, normalnych, naczynkowych, dojrzałych i ewentualnie jeszcze skór mieszanych. No i co uzyskamy? Rozświetlenie, wygładzenie, działanie antybakteryjne ze względu na kwas migdałowy, pozbędziemy się tych martwych komórek naskórka, wyrównamy koloryt, wygładzimy naszą skórę, ale też podziałamy przeciwzmarszczkowo. I drugi krem, jeśli chodzi o Bandy, który zdecydowanie lepiej sprawdzi się w przypadku skór mieszanych, tłustych i problematycznych. Jest to krem, który zawiera w składzie kwas pirogronowy, olej makadamia, pantenol, emolienty, kwas salicylowy, kwas azelainowy, glukonolakton, alantoinę, ekstrakt z pszenicy, kwas hialuronowy i pantolakton. Czyli widzicie, tutaj mamy już bogatszy skład, ale tak jak mówię, trochę inne połączenie kwasów, które również będą działały antybakteryjnie, złuszczająco, będą zwężały pory skórne, będą działały na trądzik, ale będziemy mieć tutaj też zachowaną taką równowagę, czyli nawilżanie, wzmacnianie naszej bariery hydrolipidowej. Bardzo ciekawy krem. No dobrze, czyli ofertę chyba już mam za sobą i to są preparaty, które znalazłam stacjonarnie. Tak jak wspomniałam wcześniej, w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie również listę preparatów, które dostępne są online. Innych preparatów, ale też macie linki do tych, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Dobra, lecimy teraz z Rossmanem. Pierwszy preparat, który znalazłam stacjonarnie w Rossmanie, to będzie znowu Bielenda, słuchajcie. I to będzie krem. I tutaj mamy krem z kwasem ferulowym i witaminą C, w którego składzie znajdziemy skwalan, olej kokosowy, trehalozę, olej z kamelii japońskiej, wodę z zielonej herbaty, kwas ferulowy, witaminę E, glukonolakton, kwas tranexamowy, pantenol, witaminę C. I to będzie krem, który będzie fajnie sprawdzał się przy skórze suchej, dojrzałej i normalnej, rozjaśniał, poprawiał koloryt, działał antyoksydacyjnie. Właśnie ze względu na zawartość tych kwasów, mamy również kwasy PHA, także bardzo fajną mieszankę, olejki, ale właśnie ze względu na to, że mamy tam olejki, moim zdaniem ten preparat, ten krem lepiej sprawdzi się w przypadku skór suchych, normalnych, niż w przypadku skór mieszanych czy też tłustych. Ale moi drodzy, Bielenda wypuściła również bardzo fajną, ciekawą serię, słuchajcie, dotyczącą kwasów, zawierającą kwasy i wśród tej serii znajdziemy kilka preparatów. Stacjonarnie to, co macie dostępne w Rossmanie, to jest między innymi pierwszy preparat. Żelowy peeling z kwasem migdałowym i kwasem glikolowym, 9% stężenie, który bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku skóry suchej, mieszanej i tłustej. Mamy też tonik z kwasem laktobionowym i glukonolaktonem do każdego rodzaju skóry i tutaj mamy zawartość 3% tych kwasów. I jeszcze, uwaga, mamy kurację multiaktywną, 10% kwas laktobionowy i glukonolakton. I ta kuracja również fajnie sprawdzi się w przypadku wszystkich typów skóry. I na zakończenie, jeśli chodzi o Rossmann,
nowa marka, która się dopiero niedawno pojawiła w sprzedaży, Dr. Skin Clinic, czyli tak można powiedzieć młodsza siostra marki Bandy. I tutaj znowu mamy kilka bardzo fajnych preparatów. Pierwszy z nich to peeling kwasowy na trądzik. I tutaj mamy kwas migdałowy 7%, kwas salicylowy 2%, ektoinę, hydroksyektoinę. I to będzie fajny preparat do skóry mieszanej, tłustej i problematycznej. Następny booster na trądzik, czyli 2% kwas salicylowy, ektoina, hydroksyektoina i 4 terpineol, czyli taka substancja pobrana z olejku z drzewa herbacianego. I to będzie już taki preparat, ten booster, który fajnie sprawdzi się właśnie, tak jak sama nazwa wskazuje, na trądzik, czyli dla skór mieszanych, tłustych i problematycznych. I jeszcze jeden, słuchajcie, preparat to peeling kwasowy rewitalizacja. Mamy tutaj 5% kwas migdałowy i 10% PHA, czyli glukonolakton i kwas laktobionowy. I to z kolei będzie fajny preparat do każdego typu skóry, zwłaszcza do skór suchych, normalnych, dojrzałych, naczynkowych. I została nam ostatnia drogeria, czyli Superfarm, ale tutaj muszę też zaznaczyć, że jeśli chodzi o Superfarm, to zwracałam uwagę na tę część drogeryjną. Bo jak wiecie, Superfarm posiada również aptekę, w której mamy dermokosmetyki i tam wśród tych dermokosmetyków jest wiele fajnych preparatów zawierających kwasy, ale dzisiaj tylko i wyłącznie rozmawiamy o drogerii. Także jeśli chodzi o Superfarm, co takiego stacjonarnie fajnego znalazłam? I uwaga, będzie to nasza polska marka Mia. Nowość w ofercie marki, a dokładnie tonik z kwasami. I tutaj mamy kwas glikolowy 5%, hydrolat z róży damascyńskiej, ekstrakt z bawełny czy też z aloesu. Będzie to fajny tonik dla skóry suchej, mieszanej, tłustej, właśnie ze względu na kwas glikolowy, skóry dojrzałej również, ale nie naczynkowej. I on będzie powodował, że ta skóra będzie rozświetlona, rozjaśniona, będą usunięte te martwe komórki na skórkę, skóra będzie wygładzona. No, jak to tonik złuszczający 5% kwas glikolowy, bardzo fajne składniki i myślę, że też dobra cena. I drugi preparat, który znalazłam też stacjonarnie, jeśli chodzi o markę Superfarm, to będzie serum marki Lik. Serum zawierające 7% kwas glikolowy, witaminę E oraz kwas hialuronowy. I to będzie serum, które fajnie sprawdzi się w przypadku skór normalnych, dojrzałych, nawet suchych, mieszanych czy też trądzikowych, tłustych. I tutaj dzięki temu, że mamy to 7% stężenie kwasu glikolowego, będziemy mieć złuszczanie martwych komórek na skórkę, rozświetlenie, poprawę kolorytu, wygładzenie, podziałamy również na pory skórne. Ale muszę tutaj zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. W składzie tego serum są parabeny jako konserwanty, więc jeśli Wam to absolutnie nie przeszkadza i nie stronicie od takich substancji kontrowersyjnych, to jak najbardziej tak i cena tego preparatu też jest bardzo ciekawa. Moi drodzy, to będzie tyle. Nie jest tego z jednej strony dużo, ale z drugiej strony też jest sporo tych kosmetyków. Także widzicie, mamy coś z półek profesjonalnych, mamy coś z półek drogeryjnych, mamy coś z kosmetyków naturalnych. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i każdy coś dobierze dla swojej skóry, do swojego typu skóry. Oczywiście w kolejnych filmikach będziemy poruszać też perfumerię, apteki, sklepy internetowe. Jest tego naprawdę dużo. Powiem Wam, że mnie cieszy ogromnie to, że w ofertach sklepów internetowych i sklepów stacjonarnych pojawia się coraz więcej właśnie tego typu produktów, kosmetyków zawierających kwasy. Oczywiście pamiętajcie, że są to też takie stężenia kwasów, które są dla nas bezpieczne. To nie są preparaty profesjonalne stosowane w gabinetach kosmetycznych, czy na przykład w gabinetach lekarskich, w gabinetach medycyny estetycznej. To są kosmetyki. No i znowu przypominam Wam bardzo ważną sprawę. Jeśli zdecydujecie się na któryś z tych kosmetyków i zaczynacie wprowadzać kwasy do swojej pielęgnacji, pamiętajcie o stosowaniu filtrów. To jest bardzo, bardzo ważne w ciągu dnia, ale też o wzmacnianie bariery hydrolipidowej i działanie regenerująco. Nie tylko złuszczamy, ale też regenerujemy i nawilżamy. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten film. Mam nadzieję, że Was zaciekawił. Pamiętajcie o linkach, które macie oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!